Ok, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak pozbyć się tego tutaj trójkąta, tutaj, co mi się pojawił na telefonie czemuś. I wytłumaczę krok po kroku właśnie, jak się go pozbyć. Zobaczcie, mogę go ruszać i przemieszczać, ale nie mogę się go pozbyć. I powiem Wam, jak to zrobić za chwilkę. Krótko, zwięźle i na tym. Jak go naciśniecie, to Wam pokazuję różne tutaj opcje na Waszym telefonie. Custom, Siri, Home, Control Panel, czyli ma po prostu te kilka opcji, co możecie, dostępne są. Taki skrót jakby opcji, które są dostępne, ale chcemy się ich pozbyć. Naciśniemy obok, ale nadal on tutaj jest, więc musimy się całkowicie pozbyć. Jak mój filmik Wam pomoże, to po prostu polubcie ten filmik i subskrybujcie do mojego kanału. Więc zaczynamy. Okay. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to nacisnąć na Settings. I je mamy tutaj. Settings. Naciskamy. Ok, musimy pierwszy nacisnąć na Settings. Nacisnijmy. I teraz musimy po prostu zjechać w dół i będziemy widzieć Accessibility. Tutaj, widzicie? Accessibility. Naciskamy. Ok, teraz musimy nacisnąć na opcję, zjechać w dół, touch, czyli dotyk, naciskamy na nią. I na samej górze mamy to kilka opcji i nadal mamy to wkurzające kółeczko, ale to pierwszą na samej górze, assistive touch, it's on, czyli jest włączone, chcemy go wyłączyć i zniknęło kółeczko. Włączymy. Pewnie przez pomyłkę po prostu sobie włączyliśmy i zobaczcie, pojawia się taki skrót Waszych opcji. Wyłączymy, nie ma. Magia. Także to musicie aby nacisnąć tutaj i po problemie nie ma. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam pomogło.